W tym filmie opowiem Wam o szeregu harmonicznym, czyli szeregu odwrotności kolejnych liczb naturalnych, czyli tak jak tutaj jest napisane, 1 plus 1 druga plus 1 trzecia plus 1 czwarta i tak dalej. No i pytanie, czy ten szereg jest zbieżny, czy nie. Więc co możemy powiedzieć o tym szeregu tak na pierwszy rzut oka? Otóż tak, jest to szereg o wyrazach dodatnich, prawda? Zatem ciąg sum częściowych jest rosnący i jeżeli jest ograniczony, to jest zbieżny. Teraz wyraz ogólny tego szeregu to jest 1 przez n, prawda? Wobec tego on dąży do zera. Także tutaj nie możemy wykluczyć zbieżności. Teraz mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów z tej serii o kryterium D'Alemberta. No i spróbujmy zastosować kryterium D'Alemberta do tego szeregu, dlatego że ten szereg nie reaguje na kryterium D'Alemberta, mimo że jest to taki prosty szereg. Otóż kryterium D'Alemberta polegało na tym, że liczyliśmy iloraz dwóch kolejnych wyrazów, czyli 1 przez n plus 1 podzielone przez 1 przez n. No i to jest po prostu n przez n plus 1. I teraz, jeżeli ten ciąg tych ilorazów miał granicę, to liczyliśmy tę granicę i teraz, jeżeli ta granica, no w tym wypadku ta granica jest 1, ten szereg nie reaguje na kryterium D'Alemberta. Prawda? Gdyby ta granica była mniejsza od 1, to byśmy wiedzieli, że szereg jest zbieżny. Gdyby była większa od 1, to wiedzielibyśmy, że na pewno jest rozbieżny. A jeżeli jest równa 1, to nie wiadomo. Teraz, dziś w dobie komputerów możemy niejako eksperymentalnie sobie coś policzyć. No i tutaj Sn to jest suma częściowa tego szeregu od 1 do n dużego. I teraz ja tu wypisałem trochę tych sum częściowych. Więc tak, suma pierwszych 100 wyrazów to jest około 5,2. Suma pierwszego 10 tysięcy wyrazów to jest nie przekracza 10. I suma pierwszych 10 milionów wyrazów nie przekracza 17. A zatem taki prosty eksperyment komputerowy no, sugeruje, że ten ciąg sum częściowych jest ograniczony, prawda? Skoro wysumowanie aż 10 milionów wyrazów no, nie przekracza 17, to można by sądzić, że to jednak jest ograniczone. Tym niemniej, jak za chwilę zobaczymy, ten szereg jest rozbieżny, czyli te sumy częściowe rosną do nieskończoności i za chwilę udowodnię to w taki sam sposób, jak udowodnił to Mikołaj z Oresme, no, francuski fizyk, matematyk, ekonomista, tłumacz Arystotelesa, wreszcie biskup, ksiądz, a pod koniec życia biskup z XIV wieku. Otóż Mikołaj Oresme zastosował do tego, powiedzielibyśmy dzisiaj, zastosował do tego szeregu kryterium porównawcze, czyli porównał go z innym szeregiem, który jest od niego mniejszy, a na pewno jego sumy częściowe rosną do nieskończoności. Otóż w jaki sposób to zrobił? No, zobaczmy. Otóż zrobił to w ten sposób, że zastąpił każdy wyraz w tym szeregu harmonicznym przez największą potęgę jednej drugiej, która nie przekracza tego wyrazu. No, zobaczmy w praktyce, jak to wygląda. Otóż 1 jest potęgą jednej drugiej, to jest 1 druga do zerowej, czyli przepisujemy. Plus. Potem 1 druga, znowuż jest potęgą jednej drugiej, czyli zostawiamy. Potem mamy 1 trzecią, mamy dwa wyrazy, 1 trzecia i 1 czwarta. No, jaka jest największa potęga jednej trzeciej, która jest mniejsza od jednej drugiej, która jest mniejsza od jednej trzeciej? Ano 1 czwarta. Czyli 1 trzecią zastępujemy przez 1 czwartą, 1 czwartą zostawiamy. Dobrze, potem mamy 1 piątą, to teraz największa potęga jednej drugiej nie przekraczająca jednej piątej to jest 1 ósma, czyli tu będziemy mieli wyrazy 1 piąta zastępujemy przez 1 ósmą, 1 szósta przez 1 ósmą, 1 siódma przez 1 ósmą i 1 ósma zostawiamy 1 ósmą, aż potem mamy co? 1 dziewiąta. Teraz 10, 11, no aż do 1 16, prawda? Czyli tutaj następnie pojawi nam się 1 16. No i otrzymaliśmy pewien nowy szereg, nazwijmy go może S, który oczywiście nie przekracza szeregu harmonicznego. Jego każdy wyraz jest mniejszy bądź równy od odpowiadającego mu wyrazu szeregu harmonicznego. No i tak dalej, prawda? No ale teraz, ile wynosi suma tego szeregu? No, tu mamy 1, 1 druga, no, potem mamy 2 razy 1 czwarta. 2 razy 1 czwarta to jest 1 druga.
Potem mamy 1/8. Ile mamy wyrazów z 1/8? 4. Czyli 4 razy 1/8 to jest znowuż 1/4. Potem idą wyrazy z 1/16. No ile tych wyrazów będzie? No policzmy, prawda? To jest od 9 do 16, czyli tak 9, 10, 11, 12, 13, 14. Piętnaście i 16, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 razy 1/16 to znowuż jest 1/2. Przepraszam, tu powinna być 1/2. Tu było 4 razy 1/8. To jest 1/2. No i tak dalej, prawda? Potem nam się pojawi 16 wyrazów o mianowniku 1/32, czyli znowuż 1/2. Czyli widać, że w tym nowym szeregu będziemy mieli cały czas, możemy te sumy częściowe no, zastępować przez 1/2, no i ta 1/2 będzie się tu nam pojawiała tak wiele razy, jak tylko. Jeżeli pójdziemy dostatecznie daleko, to otrzymamy tak wiele 1/2, ile chcemy. Wobec tego jasne jest, że to S, że ten szereg dąży do nieskończoności, że ta suma jest plus nieskończoność. Wobec tego, ponieważ suma szeregu harmonicznego jest no, nie mniejsza niż suma tego szeregu, wobec tego też jest plus nieskończoność. Zatem szereg harmoniczny, tak jak to pokazał Mikołaj z Oresm, jest rozbieżny. Teraz ten cud, który tutaj się dzieje, jest konsekwencją pewnej prostej nierówności, prostej równości, zapiszmy może tę prostą równość, a mianowicie takiej, że 2 do n plus pierwszej to jest 2 razy 2 do n. No w jaki sposób to jest konsekwencja tego, że tu zawsze nam się będzie pojawiała 1/2? No 2 razy 2 do n to jest 2 do n plus 2 do n. Teraz przeniesiemy, jeżeli przeniesiemy 1/2 do n na lewą stronę, to otrzymamy taką prostą równość. 2 do n plus pierwszej minus 2 do n równa się 2 do n. No i teraz możemy przeczytać ją w następujący sposób. Pomiędzy 2 do n plus pierwszej a 2 do n jest 2 do n liczb. Czyli właśnie, jeżeli zastąpimy, czyli tutaj będzie tych liczb zawsze o 1 potęgę 2 mniej niż mianownik. Czyli właśnie wszystko się skraca i zawsze dostaniemy tutaj 1/2. Wobec tego szereg harmoniczny jest rozbieżny.